Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn, to jest 3n kwadrat plus 4n. Piąty wyraz tego ciągu jest równy. Musimy pamiętać o jednej własności. Wzór na nty wyraz an my możemy obliczyć dla ciągu jako Sn odjąć Sn minus 1. To proszę sobie zapamiętać. Jest taki wzór, on oczywiście działa. No i teraz jak policzyć piąty wyraz? Czyli a piąty wyraz to będzie S, miejsce n stawiam 5, odjąć S 4. No i teraz tak, S 5, co to jest? Za n wstawiam 5, czyli mamy 3 razy 5 do kwadratu, dodać 4 razy 5, 5 do kwadratu 25 razy 3, 75 plus 20, 95. A S4 co to będzie? To będzie 3 razy 4 do kwadratu plus 4 razy 4. Mamy 16 razy 3, 48 plus 16 to jest 64. Czyli mam 95 minus 64, czyli 31. Tyle wynosi piąty wyraz, czyli odpowiedź B. Pamiętajmy o tym wzorze.